Że marka zdrowa. Ja mam wstać, nie w ogóle tam do tego typu 10 centymetrowy. W Ameryce zrobiła, tu już się uczą dziady na Uniwersytecie Warszawskim za darmo i górno z tego. I ci nogę zepsują. Nogi były źle zrośnięte, źle zrotowane. Tutaj zostały wyprostowane, kości udowe przede wszystkim, ale nie dałoby to postawy stojącej, żeby nie zabieg kręgosłupa i potem zabieg jeszcze jednej stopy. Także oni od razu przewidzieli zrobienie całego szkieletu. Przy operacji praktycznie tak jakbyśmy o 200% musieliśmy zapłacić za kolejną i za tą trzecią operację. To było coś niezwykłego. Ktoś wpłacił anonimowo na moje subkonto fundacji 200 000 zł. Potem była kolejna przy tej trzeciej operacji, darowizna 20 000. Także zapłaciliśmy za dwie pełne operacje i za tą trzecią operację kręgosłupa płaciliśmy 3/4, a resztę już przy takiej sumie po prostu klinika zgodziła się to rozłożyć na spłatę, powiedzmy, późniejszą na transzę. Dalej spłacamy. Ile wynosi ta karata? Tyle, ile się uda uzbierać z różnego rodzaju zbiórek, koncertów. Bo nie jest praktykowane to, że klinika rozkłada na raty. No ale sama postawa Marty, ta jej walka, ta jej determinacja, jakoś tam ludzi tak, że tak powiem, zmiękczyła. I w ten sposób naprawdę dopomogli, dając jej szansę. Dla mnie. Mają dobrą podstawę, mają ząbki, mental przede wszystkim, który tą stopę trzyma. Słuchaj, ja ci coś powiem. Kostka miona. Jest tak, ubrana? Że... Ubrana, możemy iść. Tam było zapisane, że coś, premiera... To się nagrywa? Nie jest za pieniądze, tak. Może być dodatkowo, ale są zaproszenia. I ludzie wchodzą na zaproszenia. I uwaga! I rozdają te zaproszenia koleżankom, znajomym, wysyłają je wcześniej pocztą. 25. A Anita na przyklejkę zawsze się dostawała, rozumiesz? Bo to nie jest płatne właśnie. Taty? Ale ją oszukały. To jest czysty przypadek pewnie. Wstałam, oparłam się o łóżko, puściłam się i kurde, ja stoję. Nie schematami, dobrze myślę. Otwarte były pierwsze kroki, takie się nie powolutku, udało, powolutku. I ktoś no i tak do tej pory powoli. No to ona też boczkiem, boczkiem, ale on jej dał do zrozumienia, że ty to zapłacisz 20 zł. I pulga, bez chodzika, bez wózka, bez pakowania do samochodu. Po prostu no. Sobie o tako sobie idziemy. W jakim tempie? Najpierw się rozchodź, potem będziemy biegać. Biegamy? Biegamy? No nie. No czemu nie? Tak, myślę, że jak... Musi go zobaczyć. Należy. No, boczkiem, boczkiem. Nic to nie dotknie. Nie i to może, że to się zostanie tam, wiesz, ale... Myślę o napisaniu książki. A to one nie mogą tak myśleć, że i to dużo ludzi by myślę tego chciało. No i przede wszystkim chciałabym, żeby ci ludzie, którzy patrzą na mnie, na tą naszą walkę, dać nadzieję tym ludziom. No i tak, i właśnie teraz tacy ludzie do nas dzwonią. Co robić? Hermenevero. Ludzie tak jak my na początku są zupełnie zdezorientowani. Oni nie wiedzą od czego zacząć. Dostają powiedzmy tego maila od doktora, że owszem, operacja jest możliwa, ratunek jest możliwy. I w tym momencie ogromny kosztorys i co dalej? I co dalej? No to wtedy my na swoim przykładzie mówimy. Jak żeśmy zaczynały, jak żeśmy nagłaśniały rolę Facebooka, jak żeśmy dobijały się do mediów. Na lepsze ona to, no to dzwonią z następnym pytaniem. A jak już miałyście ustalone pieniądze, no to wtedy rezerwuje się, wpłaca się kaucję. I tak po kolei prowadzimy ich tą drogą, bo do niektórych punktów to potrzeba było dużo czasu, dużo starań, dużo szukania w internecie, żeby dojść. A oni mają podane przez nas prostą drogę. Ja byłam w ogóle zszokowana, bo ludzie jak na mnie patrzyli, płakali. I ja nie mogłam zupełnie zrozumieć, dlaczego. Przecież ja wracam na swoich warunkach, tak jak ja tego chciałam, a ludzie płaczą. Łącznie z samymi lekarzami,
którejś tam z kolejnych wizyt i doktor mi to powiedział. Mówi, Marta, ja przywertowałem całą literaturę światową, europejską, jaką tylko. I przy tym, co oni zrobili w Polsce, jakie były w ogóle komplikacje po tym zabiegu i to, że ty samodzielnie nie chodziłaś przez te tam 6 lat, była naprawdę no, mała szansa, żebyś zaczęła samodzielnie chodzić. A ja podczas jednej wizyty doktorowi przeszłam samodzielnie całym korytarzem. Wszyscy stwierdzili, kto mnie widzi, że to jest po prostu cud. Wysłuchali Państwo reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Przez trudy do gwiazd. Polskie Radio 24. Jest godzina 21.53. Teraz zmieniamy temat. 5 ofiar śmiertelnych, w tym zamachowiec. Taki jest bilans środowego ataku terrorystycznego w Londynie. Terrorysta uderzył w samo serce brytyjskiej stolicy, u wylotu mostu Westminsterskiego. Wjechał w tłum, a potem wysiadł i zabił policjanta. W chwili ataku na Westminster Bridge znajdowały się dwie Polki. Rozmawiał z nimi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Byłyśmy od strony parlamentu na Westminster Bridge przy przejściu dla pieszych. Adrian Nacejka. Czerwone światło i ja akurat robiłam zdjęcia, tamizę i nagle ciemny SUV przejechał dosłownie 3 metry od nas i potrącił 3 osoby po drugiej stronie ulicy i odjechał dalej w stronę już parlamentu. Reakcja? Szczerze mówiąc, ciężko określić. Tam nie ma reakcji. Jest się tak zszokowanym, że ja stałam, patrzyłam się przed siebie i nie wiedziałam, co mam robić. Widziałam, że te osoby dają oznaki życia, już ktoś zaczął do nich podchodzić. Mój kolega chyba jako pierwszy zadzwonił po pogotowie. I czekaliśmy. Tak naprawdę, mówię, ta osoba, która jechała autem, miała wzrok skierowany do dołu, więc byłam pewna, że zasłabła. Tak to jest, że ktoś ma na przykład atak serca, głowa opada na kierownicę i wtedy ewentualnie auto zjeżdża na bok, więc pomyślałam, że tak to właśnie było, więc nawet chcieliśmy iść w stronę auta, żeby sprawdzić, że jeżeli tutaj jest wszystko w porządku, możemy pomóc osobie kierującej. Widziałaś twarz? Tak. Ciemnoskóry mężczyzna. Chwilę, tak naprawdę, ciemno ubrane, ale nic więcej. Nie całkiem twarz, tylko, tak jak mówię, bardziej głowę, bo była schylona. A jakie to jest uczucie, jak się coś takiego widzi? Jest taki instynkt uciekać, czy właśnie jest coś takiego, że się staje jak zamrożony? Staje się, tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje, więc na początku jest szok. Katarzyna Sosnowska. Nikt się nie spodziewał, że był zamach. Raczej. Wyglądało to na zwykły taki wypadek. Komuś się skręciła źle kierownica, tak? Dokładnie tak. Albo coś tej osobie się stało, coś w tym stylu. Nikt się tego nie spodziewał, to na pewno. Nie było czegoś takiego, że każdy uciekał jak najdalej, bo tak naprawdę nie było wiadomo, czy jest jakieś zagrożenie z której strony i tak dalej. Dobra, stoicie tam, ten samochód jedzie dalej, za róg. Co robicie? Stoimy. Właściwie to stoimy, patrzymy. Moja reakcja była taka, że jak spojrzałam, że te osoby się ruszają i dają jakieś oznaki życia, po prostu podeszłam, jeszcze zrobiłam zdjęcie London Eye, co może się wydać straszne, ale naprawdę nie byłam świadoma, że to jest coś takiego. Dobra, w którym momencie nadszedł moment zrozumienia, że to, co się stało, nie jest typowe, że być może dobrym pomysłem jest na przykład gdzieś się schronić? Słyszałyśmy strzały i ktoś z prawej strony, na stronę parlamentu, krzyczał uciekać. I to był moment, w którym jakby nawet nie tyle, co wzbudziło to w nas panikę, zaczęliśmy automatycznie iść w stronę przeciwną, więc w lewo. Idąc powoli w tamtą stronę na początku, widzieliśmy kolejne osoby, które leżały po drugiej stronie ulicy i było ich coraz więcej z każdym krokiem. No i wtedy już można było wyczuć taką nerwowość. Pojawiła się policja z wielkimi, nie wiem, karabinami. Nie mam pojęcia, nie znam się na broni, ale nigdy nie widziałam tak dużej broni tak blisko siebie. I oni bardzo głośno krzyczeli, że mamy się ruszyć, iść szybciej, naleciały helikoptery, no i to już był wtedy moment, kiedy no ja osobiście się rozpłakałam, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Zaczęliśmy iść dużo szybciej. Karabiny, helikoptery. Jak szybka była ta reakcja? Jak dużo czasu minęło, zanim one się pojawiły? Bo podobno błyskawicznie. Dokładnie, to było błyskawicznie. Nie było czasu przestraszenia, żeby się przestraszyć w ogóle, nie było czegoś takiego. Z racji tego, że to był parlament, tak, więc na pewno tam była policja, pilnowała wszystkiego, po drugiej stronie mostu był szpital, więc to była dosłownie chwila. Zmienił się dla ciebie Londyn? Ma inną atmosferę? Obawiasz się chodzić po tych ulicach? Nie, absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego. Wiadomo, że zagrożenie zawsze jest, było i będzie.
ale nie można robić czegoś takiego, że trzeba zostać w domu, bo nie powinni mówić cie, cie, cie. Mam się bać i nie wiem, nie trzeba żyć dalej, tak? Wrócisz do Westminsteru? Wróciłam następnego dnia. To były jakieś takie wspomnienia i od razu mi się przypomniał ten widok, aczkolwiek nie było żadnego strachu i tak dalej. A teraz macie wrażenie, że jest jakaś inna atmosfera, czy ludzie nauczyli się żyć z tym, wiecie, zagrożeniem gdzieś tam z tyłu głowy? Czy Londyńczycy chyba już nie pierwszy raz mają okazję niestety zetknąć się z tym zjawiskiem, więc ja patrz, porównując pierwszy dzień, w którym przyleciałam i drugi, w którym to się stało, nie widzę żadnej różnicy, szczerze mówiąc. Ci ludzie wyszli na ulicę, tak jak powiedziała premier May, wyszli, poszli do pracy, wyszli na ulicę i żyją dalej. I tak staramy się robić, jest hashtag, tak? We are not afraid, nie boimy się ich i żyjemy dalej. Z Polkami, które w chwili ataku znajdowały się na Westminster Bridge, rozmawiał Adam Dąbrowski. Emitel to wiodący operator infrastruktury na potrzeby radiofonii i naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Emitel jest liderem w rozwoju usług opartych o nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej. Dzięki infrastrukturze oferowanej przez Emitel możesz korzystać z telewizji, radia, internetu i telefonii mobilnej, by zawsze być w kontakcie z całym światem. Dbamy o to, aby nowoczesna rozrywka mogła być na co dzień obecna w Twoim domu. Poznaj nas lepiej. Wejdź na www.emitel.pl. To była reklama. Autopromocja. Czwórka ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni 2017. Chcemy nagrodzić tych, którzy w minionym roku zrobili coś nieprzeciętnego. Kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2017 można zgłaszać mailowo na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl. Zgłosić można siebie, koleżankę, kolegę, syna, córkę, wnuczka, wnuczkę. Więcej szczegółów na czwórka.online. Plebiscyt Nieprzeciętni 2017. Autopromocja. Jest 22. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Deklaracja rzymska ma silne znaczenie polityczne za sprawą zapisów mówiących o jedności Unii Europejskiej, podkreśla prezydent Andrzej Duda. 11 osób zatrzymano w związku z incydentem w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy deklaracja rzymska ma silne znaczenie polityczne za sprawą zapisów mówiących o jedności Unii Europejskiej, które znalazły się w podpisanym przez 27 europejskich przywódców dokumencie. Prezydent powiedział, że w ostatnią środę dzwonił do niego przewodniczący Rady Europejskiej. Donald Tusk zapytał Andrzeja Dudę, czy Polska podpisze deklarację rzymską. Wcześniej Beata Szydło poinformowała, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Prezydent Duda odpowiedział przewodniczącemu Rady Europejskiej, że przyjęcie deklaracji jest uzależnione od tego, czy znajdą się w niej ważne dla Polski postulaty. Pan przewodniczący Tusk wtedy powiedział, no, że ma dobrą wiadomość, bo negocjacje z Grecją właściwie już się zakończyły i że tekst jest ostateczny. Więc ja powiedziałem, że jeżeli co do polskich postulatów nie ma żadnych zmian, to ja nie widzę żadnego powodu, dla którego Polska miałaby tej deklaracji nie podpisać. I tak się zresztą stało. W deklaracji rzymskiej podkreślono, że przywódcy będą działać wspólnie w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku, tak jak w przeszłości. Deklaracja kończy się zdaniem: Europa to nasza wspólna przyszłość. Spotkanie w Rzymie odbyło się z okazji 60. rocznicy zawarcia traktatów rzymskich, które stanowiły zalążek Unii. Ulicami stołecznego Śródmieścia przeszedł prounijny marsz Kocham Cię Europo. Jego uczestnicy wyrazili entuzjazm wobec integracji europejskiej. Domagali się też dalszych działań w tym kierunku. Marsz zorganizowano w związku z 60. rocznicą podpisania traktatów rzymskich, dających początek integracji europejskiej. Na początku jego uczestnicy odśpiewali hymn wspólnoty Ode do radości. Cieszę się z tego, że moje dzieci mogą swobodnie poruszać się po całej Europie i dla nich jest to wielki dom. Piękny projekt, wszyscy ludzie braćmi, trochę musimy zejść z narodowych celów. Liderami pochodu byli między innymi politycy Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej.
Lider tego drugiego ugrupowania, Ryszard Petru, zachęcał do głębszej integracji z Unią. Albo będziemy w centrum Europy i ją współtworzyć, będziemy wśród jej liderów, albo z tej Europy wylecimy. Organizatorzy poinformowali, że kolejna manifestacja poparcia dla Unii Europejskiej odbędzie się w Warszawie 6 maja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent Węgier Janosz Áder zakończył dziś dwudniową wizytę w Polsce. W Piotrkowie Trybunalskim spotkał się z Andrzejem Dudą w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Spotkania prezydentów obserwował Piotr Pogorzelski. Na miejsce spotkania nieprzypadkowo wybrano Piotrków Trybunalski, ponieważ to tu właśnie polsko-węgierski król Stefan Batory ustanowił Trybunał Koronny. Prezydenci rozmawiali jednak przede wszystkim o współczesności, o roli Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej i NATO. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Warszawa i Budapeszt opowiadają się za utrzymaniem jedności Unii Europejskiej. Jest dla nas oczywiste, że chcemy, aby Unia Europejska istniała, że chcemy, żeby jak najlepiej się rozwijała. Prezydent Janosz Áder podkreślił, że między Warszawą a Budapesztem nie ma rozbieżności co do wizji przyszłości Unii Europejskiej. Unia Europejska ma być grupą państw narodowych, a nie drugimi Stanami Zjednoczonymi. W sobotę rano na terenie piotrkowskiego aeroklubu prezydenci wraz z małżonkami odsłonili tablicę poświęconą Eugeniuszowi Siklajowi, pionierowi spadochroniarstwa, który zginął w tym mieście w 1925 roku. Wzięli także udział we mszy świętej. Z Piotrkowa Trybunalskiego Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Są prokuratorskie zarzuty dla 11 osób zatrzymanych w związku z incydentem w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wczoraj po południu grupa osób wdarła się na teren obozu przed bramą z napisem Arbeit macht frei, zabiła owce, rozebrała się do naga, na bramie rozwinęła transparent z napisem Love, a następnie skuła się kajdankami. Wszyscy zostali ujęci przez straż muzealną i przekazani w ręce policji. Trafili do aresztu na 48 godzin. Zarzuty znieważenia miejsca pamięci usłyszało 7 mężczyzn i 4 kobiety. Część z nich przyznała się do winy i składała wyjaśnienia, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka. W ich rozumieniu był to pewien rodzaj spektakl, przedstawienie, w którym brali udział. Motywem przewodnim był protest przeciwko wojnie. Nie jakiejś konkretnej wojnie, konkretnym konflikcie zbrojnym, tylko ogólnie przeciwko wojnie. Wśród zatrzymanych było 7 Polaków, 3 Białorusinów i 1 Niemiec, który został przesłuchany w obecności tłumacza. Zatrzymanym grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności na 2 lata. Jeden z zatrzymanych, posiadający polski i białoruski paszport, usłyszał dodatkowo zarzut zabicia owcy wbrew ustawie o ochronie zwierząt. Grożą mu nawet 2 lata więzienia. Po incydencie muzeum wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że wykorzystywanie symboliki byłego niemieckiego obozu do jakichkolwiek manifestacji lub happeningów jest rzeczą oburzającą i godzi w pamięć o ofiarach obozu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Politykę rodzinną powinny wspierać działania dotyczące rynku pracy, uważa Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smitha. Rozmówca Polskiego Radia wziął udział w odbywającym się na Stadionie Narodowym w Warszawie Narodowym Kongresie Rodziny. Jak zaznaczył, rządowy program Rodzina 500+ jest wsparciem dla tych rodzin, które z własnej albo nie z własnej winy są mniej zamożne. Korzystniejsza jednak, zdaniem Ireneusza Jabłońskiego, jest możliwość odliczeń od podatku dla osób mających dzieci. Praca dorosłych członków rodziny powinna być głównym źródłem utrzymania, a polityka rządu w tym zakresie powinna być taka, aby jak największa część owoców tej pracy pozostawała w rodzinach. Zatem odliczanie istotnej ulgi, a w naszym wypadku nawet do 100%, czyli w ogóle zaniechanie poboru podatku dochodowego od rodzin słabiej sytuowanych lub wielodzietnych, powinno być taką polityką. Podczas kongresu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że program Rodzina 500+ wpływa korzystnie na demografię. Przyczynił się też do zmniejszenia ubóstwa, a w przyszłości zmieni nowe pokolenia, które będą zdrowsze i lepiej wykształcone, bo świadczenia z programu są przeznaczane głównie na edukację i zdrowie. Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. O godzinie 2 należy przestawić zegarki na 3. Warto pamiętać, że w większości urządzeń elektronicznych godzina zmieniana jest automatycznie. W opinii Łukasza Bugaja z domu maklerskiego BOŚ wydaje się, że zmiana czasu już nie ma takiego uzasadnienia ekonomicznego jak kiedyś. Przypomnę, że jest to relikt z I wojny światowej i wynikał z tego, aby oszczędzać zużycie energii, zużycie generalnie węgla na produkcję energii na potrzeby wojenne. A do czasu zimowego powrócimy w październiku. Prognoza pogody. W nocy na ogół zachmurzenie duże i deszcz. Temperatura od minus 2 do 2 stopni, na wybrzeżu do 3, a w rejonach podgórskich lokalnie do minus 3. Wiatr
słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. A jutro, podobnie jak dzisiaj, na ogół pochmurno i deszczowo. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i 12 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24 felieton. Krzysztof Wołoćko. Dziś będzie o polskich sokach i nieco o rodzimych startupach. Czasem najbardziej interesujące są wiadomości z pozoru drobne i banalne. Choćby podana przez branżowy portal rynekkolejowy.pl informacja o tym, dlaczego w PKP Intercity nie są podawane polskie soki i napoje. Na przeszkodzie stoi prawo. Poseł Jacek Osuch wysłał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa interpelację, w której przypominał, że obecny rząd namawia Polki i Polaków do kupowania rodzimych produktów oraz wspierania naszego przemysłu. I dalej stwierdzał, cytuję, warto zastanowić się nad jeszcze mocniejszym wspieraniem polskich firm przez spółki będące własnością Skarbu Państwa. Dla wielu z nich takie wsparcie będzie miało charakter nie tylko prestiżowy, ale pozwoli też na ugruntowanie pozycji i promocję marki. Koniec cytatu. Zdaniem posła PKP Intercity mogłoby podjąć decyzję dotyczącą zmiany bezpłatnego poczęstunku serwowanego podróżnym na pokładach pociągów kategorii Express Intercity oraz Express Intercity Premium. Te drugie to tak zwane pendolino. W ramach bezpłatnej przekąski można by zastąpić napoje gazowane choćby polskimi tłoczonymi sokami owocowymi lub owocowo-warzywnymi. Ale zdaniem przedstawicieli zagadniętego przez posła resortu nie da się. Dlaczego? Znów cytat. Ustawa wskazuje na zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który wprost utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, lecz także takiego, który hipotetycznie mógłby zaburzyć konkurencję na rynku. Koniec cytatu. No cóż, to już moja publicystyczna opinia. W ten sposób, jak to na ogół bywa, wygrywają wielkie międzynarodowe marki. I tak ogólnie dostępne i zawłaszczające olbrzymie połacie rynku, kosztem choćby mniejszych lokalnych biznesów. Świetnie to widać na tym przykładzie. Praktyka rynkowa... ...skupienia się na błędach, czyli możliwość czerpania z doświadczeń krajów, które przez te wspomniane już przez nas fazy industrializacji, dezindustrializacji i ponownego wreszcie uprzemysłowienia przeszły. Podam taki praktyczny przykład. Otóż w ciągu minionych kilkunastu lat udało się Polsce wyprzedzić kraje zachodnioeuropejskie w technologiach płatności bankowych właśnie dlatego, że praktycznie ominęliśmy etap płacenia czekami przez osoby fizyczne, a więc na masową skalę. Po prostu przeszliśmy już bezpośrednio na samym początku, kiedy tylko ta technologia zaczęła się pojawiać, do płatności elektronicznych, a więc kartami i innymi urządzeniami, instrumentami do tego służącymi. Z innowacjami jest jednak ten problem, że wzbudzają one opór. Opór w wielu branżach, a więc opór wśród lobbystów, opór wśród czasem związków zawodowych, także wśród polityków. Innowacje bowiem łączą się nierozerwalnie z zaburzeniem status quo. Status quo ma zawsze swoich obrońców. Problem jednak w tym, byśmy zrozumieli, że przy status quo nie zawsze można dłużej tkwić. Dlatego polska polityka, także polityka gospodarcza musi zacząć być, na szczęście w wielu przypadkach już jest w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, proaktywna, a więc taka, która wychodzi do przodu, która coś inspiruje, która generuje, która ułatwia. Nie może to być polityka, tak jak była w ciągu lat minionych, jedynie reaktywna, a więc państwo nie może przybierać roli postawy strażaka, który czeka na to, aż zapali się tu bądź ówdzie pożar i wtedy dopiero rusza do działania. Państwo musi prowadzić politykę proaktywną. Administracja w Polsce jest niestety
do tej polityki proaktywnej nieprzygotowana i zmiany z pewnością będą jeszcze jakiś czas trwały. Ta administracja w wielu miejscach jest niewydolna i w dodatku coraz częściej ogranicza się do rozdętej sprawozdawczości i nieustannej kontroli, czemu zresztą sprzyjają zasady wydawania unijnych środków. No a państwo, cóż, państwo nie musi być duże, państwo musi być sprawne. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Jarosław Zdechierowa. Prosimy, panie Jarosław. Pozdrawiam ojca Benedykta, szanownych gości. Słuchałem pierwszej części. Słucham teraz drugiej części, jako że jestem... Mam krótki urlop na południu kraju, więc tutaj obserwuję też te środowiska. Rozmawiamy troszeczkę. I w tym momencie padło coś takiego, nie mamy surowców energetycznych. Bo ja sobie przygotowałem inne wątki, ale co do tego pozwolę się nie zgodzić z szanownym gościem, jako że mamy surowców energetycznych pod dostatkiem, tylko nie są one wykorzystane. Nie mamy niestety gospodarza w Polsce, który pojawia się w bardzo krótkich okresach, od kadencji do kadencji. Tak jak od ściany do ściany obijamy się gospodarczo. Nie potrafimy wykorzystać potencjału innowacyjnych technologii, ponieważ ławki partyjne są bardzo krótkie. Nasi przywódcy partyjni nie umieją sobie poradzić z potencjałem intelektualnym, technicznym, innowacyjnym, jaki drzemie w Polakach. Nie widać w gremiach zarządzających, w ministerstwach, ludzi tak zwanych z zewnątrz, którzy mieliby coś do powiedzenia. Nie robi się, że tak powiem, naboru, czy nawet brzydko powiem castingu na mądrych ludzi potrzebnych do wprowadzania właśnie tychże innowacji do przedsiębiorstw, tak? Wynotowałem sobie dużo. Między innymi taki punkt, że pieniądz, tak? My powinniśmy pieniądz swój własny, polski, złoty, oprzeć na energii, jako że mamy jej pod dostatkiem. Ten pieniądz powinien mieć pokrycie. Może to się nazywać, nawet ktoś powiedział kiedyś, waluta węglowa. Jako że węgla mamy naprawdę na bardzo długie lata. Setki. Być może gość jeszcze o tym nie wie. Nie możemy się zgodzić z tym, że Polaków nie stać na to, by być w czołówce gospodarczej świata. Nas stać. Przed chwilą pani powiedziała na temat rolnictwa. Właśnie. Ale co z tego, jeżeli my za chwilę przyjmiemy system pod tym... Rolnicza setem? Jest Polska, także tutaj do Uniwersytetu Warszawskiego jak spieszą na to. Na rolnictwo najlepiej. Do rolnictwa. Ze wsi. Baba. Ze wsi przyjechała. No to rolnictwa się uczyć. Można było właśnie budować owe statki, owe gazowce, owe Mercedesy na oceanach świata. A co dzisiaj mamy? Ruina. W przedsiębiorstwach, w bankach, wynalazczości. Przecież nie ma żadnych patentów nowych. A jeżeli się pojawiają gdzieś, to bardzo szybko gdzie indziej one wypływają. Przykład. Słynny grafen. Gdzie on jest? W Polsce nie ma nawet jakiejś przymiarki do jego produkowania. Po prostu nie ma gospodarza, który by wziął to wszystko w karby. Być może obywatele sami muszą się zejść wzorem dawnych sejmików, przedyskutować, omówić, zdecydować i wykonać. Bo zbyt dużo w polityce widzimy osób bardzo niekompetentnych. Bardzo. Pięknie się ubiorą, garnitury, krawaty, koszule, zegarki i każą za pomocą swoich adwokatów, albo może oni ich wykorzystują typu Axel Springer i paru innych. I w Polsce nic się nie dzieje. I pewnie się nie będzie działo. Jeżeli naprawdę mieszkańcy tej ziemi obudzą się. Bo Polaków nie trzeba mobilizować. Polacy potrafią gospodarzyć dla Polski,
dla Polaków i przez Polaków. Ale nie jak niedawno usłyszeliśmy w programie telewizyjnym chyba TVP Info przez osoby polakopodobne. Bo tym nie będzie zależało na tym, żeby po nas w Polsce było tak jak być. Powinno. Dziękuję. Także serdecznie pozdrawiam również z Panem Bogiem. Cierpliwie będę oczekiwał komentarzy. Dziękuję. Prosił Pan Piotr Palutkiewicz. Dziękujemy Panu za ten interesujący komentarz. Co do kwestii politycznej, to znaczy tej wysokiej rotacji wśród polityków, no tak, ma to przełożenie na niższe szczeble gospodarki i w sposób pochodny przekłada się na brak stabilności prawa. Jeśli nie wiemy, co kolejnym, przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, co kolejnym rządzącym przyjdzie do głowy tym razem albo jaką branżę uderzą, obniża to samą chęć do działania, a także chęć do podejmowania ryzyka wśród przedsiębiorców, wśród obywateli, którzy nawet chcieliby zostać przedsiębiorcami. Ważna także w tym kontekście jest kultura menadżerów, to znaczy kultura osób zarządzających przedsiębiorstwami. Nie mam teraz na myśli jedynie prezesów tej najwyższej kadry zarządzającej, ale także kadry menadżerskiej na każdym szczeblu organizacji. W dużych przedsiębiorstwach takie innowacje może zainicjować zwykły menadżer niskiego bądź średniego szczebla i taka innowacyjna postawa, nawet nasza własna w naszych firmach, przedsiębiorstwach, w których pracujemy na co dzień, może przynieść pozytywny wydźwięk i mieć pozytywny wpływ na całą organizację, bo być może nasza innowacyjna idea zostanie zaimplementowana przez naszą firmę i zakończy się to jej sukcesem, a sukces będzie tym większy, jeśli to będzie firma o naszym polskim rodzimym kapitale. Jeszcze chciałbym tutaj nawiązać do surowców, o których wspominaliśmy w poprzednim pytaniu i także pan słuchacz teraz nawiązał do tego. Jeszcze 10 lat temu wśród 10 największych przedsiębiorstw świata znajdowały się głównie firmy paliwowe, energetyczne i pojedyncze firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną, czyli sklepami wielkopowierzchniowymi bądź instytucje finansowe. W dniu dzisiejszym zostały wyparte te największe firmy i w pierwszej piątce widzimy 3 bądź 4, w zależności od metodologii, od rankingu, firmy, które zajmują się technologiami innowacyjnymi, czyli są to globalne, światowe koncerny, które zajmują się internetem, nowoczesnymi technologiami. To pokazuje, jak właśnie te czarne złoto, czyli węgiel, paliwa kopalne, ropa naftowa zostały wyparte i są wypierane przez podmioty, których działalność opiera się w zasadzie na świadczeniu usług i ich działalność jest nienamacalna. Ja się zgodzę ze słuchaczem o tyle, że polityce dekarbonizacji polskiej gospodarki powinniśmy się zdecydowanie przeciwstawić, ale nie zgodzę się z tezą, że właśnie na węglu możemy potęgę naszej gospodarki opierać. To jest po prostu z wielu względów niemożliwe. Węgiel to zwyczajnie za mało. Za mały jest na niego popyt za granicą, zbyt niskie są dzisiaj ceny na światowych giełdach, właśnie tony węgla, ale to temat na osobną rozmowę, na audycję o energetyce. Uzupełniając wypowiedź przedmówcy, chcę tylko dopowiedzieć, że wspominaliśmy o tym, czego Polsce brakuje. Kapitału, marek i innowacji, czy wysokich technologii. Ja te dwa ostatnie elementy w pewnej informacji, którą za chwilę podam, postaram się połączyć. Otóż trzy najwyżej wyceniane marki na świecie to, przepraszam, muszę użyć nazw firm, inaczej się nie da, Apple, Google i IBM. Ta pierwsza jest warta nawet prawie 200 miliardów dolarów. W każdym razie bardzo dużo, różnie, jak powiedział prezes Palutkiewicz, można tych wycen dokonywać. W Polsce najwartościowsze marki to Orlen, PKO BP i Biedronka, z czego znowu ten pierwszy, najwartościowszy brand jest wart niespełna 1,5 miliarda dolarów. Jakby nie liczyć, po pierwsze, różnica jest bardzo duża, ale nie to nawet jest najistotniejsze. Istotniejszy jest fakt, że cała czołówka naszych rodzimych marek to są przedstawiciele branż tradycyjnych, paliw, finansów i handlu.
podczas gdy światową czołówkę tworzą firmy, dla których innowacje to jest tak zwany core business, czyli istota ich działania. I ktoś mógłby powiedzieć, że zarówno budowa silnych marek, jak i podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki to zadanie raczej dla sektora prywatnego niż dla rządu i zgodzę się z taką tezą. Niemniej to właśnie rząd tworzy warunki, w jakich funkcjonują przedsiębiorcy i ma w swoich rękach cały arsenał narzędzi, by nie tyle pomagać, co po prostu ułatwiać przedsiębiorcom życie. Jeśli chodzi o brak gospodarza w skali całego państwa, a właściwie o fakt, iż ten gospodarz, a wraz z nim różne koncepcje zmieniają się od kadencji do kadencji, to chciałbym przywołać taką popularną ostatnio wśród politologów koncepcję, teorię głębokiego państwa. Otóż głębokie państwo to jest po prostu średni szczebel urzędników, menadżerów w spółkach, także państwowych, który bez względu na zmiany wynikające z demokratycznych wyborów i różne fluktuacje pomysłów na to, jak polityka gospodarcza powinna wyglądać, po prostu profesjonalnie robi swoje i nie ogląda się na barwy partyjne tych, którzy przychodzą i odchodzą w rytm życia wyborów i demokracji. U nas, można powiedzieć, tego głębokiego państwa niestety ciągle nie ma, albo można też powiedzieć, że to głębokie państwo odbija się na naszej rzeczywistości negatywnie, bo tworzy je po prostu stary układ jeszcze sprzed roku 89, a nawet jeśli po nim ukształtowany, to też niekoniecznie propolski i niekoniecznie patriotyczny. Ten stary układ wziął się z kolei z tego, i tu już trzeba by sięgnąć dalej, głębiej w historię, że prawdziwą elitę, głównie w latach II wojny światowej i krótko po niej, zwyczajnie straciliśmy. Ona została zanihilowana. Została nam za pomocą kilku precyzyjnie w głowę narodu zadanych przez naszych wrogów ciosów, wyeliminowana, fizycznie unicestwiona akcja AB, przeprowadzona wiosną roku 40 przez niemieckiego okupanta, mord w Katyniu, wreszcie powstanie warszawskie i potem lata 40, częściowo też 50, czyli walka z podziemiem niepodległościowym, z opozycją, to wszystko doprowadziło do zdekapitowania narodu polskiego. Ta elita nie odtworzy się z dnia na dzień, z roku na rok, ani nawet z dekady na dekadę. Mam wrażenie, że jeszcze co najmniej kilkanaście lat musi minąć, zanim się jej znowu dopracujemy i zanim na stanowiskach tych właśnie średniego szczebla w różnych instytucjach państwowych, publicznych zasiądą ludzie o twardych kręgosłupach i też profesjonalnie do swoich zadań przygotowani. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jestem na antenie. Kto do nas telefonuje? Jadwiga z Wrocławia. Prosimy, pani Jadwiga. Szczęść Boże. Chciałabym kilka słów powiedzieć, bo tutaj pan tak reklamuje, że już era produkcji przeminęła. Wydaje mi się, że to jest nieprawda. Wydaje mi się, że są tendencje do tego, żeby z Polski zrobić właśnie taką ziemię niczyją, więc ani nie produkować, ani nie cieszyć z tego, nie zabezpieczać własnej ziemi, bo pan też stwierdził, że ziemia już w tej chwili nie jest taka ważna, że innowacja. Ja nie widzę osobiście żadnych innowacji. Sama jestem właścicielem kilku patentów i przepycham się z wielkim trudem przez tak zwane wdrożenia. I po prostu trzeba popatrzeć, co robią na przykład Niemcy. Pani Angela Merkel w Rosji buduje wielkie fabryki swoich samochodów, bo produkuje, a my nic nie produkujemy. My zaczynamy mącić, że my będziemy tutaj jakąś innowacją, jakąś myślą, ale tej myśli nie da się nigdzie, można powiedzieć, wdrożyć, więc
mamy być na tej ziemi takiej pustej i czekać, aż nam najlepsze mózgi odjadą do Europy, a reszta ma być po prostu konsumentami Biedronki. No, bez przesady, ja uważam, że była polska firma na przykład z Połem. Dlaczego z Połem ma jakieś małe sklepiki, natomiast pieniądze, które szły właśnie na rozwój polskich przedsiębiorstw, na przykład nie poszły na rozwój z Połem, tylko poszły na Lidla, na jakieś... W tej chwili się budują wielkie fabryki Mercedesa w Polsce. I przepraszam bardzo, a my mówimy, nie, my nie będziemy nic produkować, bo to już ta era minęła. Możemy produkować fantastyczną żywność, możemy wszystko produkować i będziemy to kupować, to co będziemy produkować. Dlaczego mamy wiecznie kupować wszystko z zagranicy? I wcale się, i każda działalność się opłaca. To nie jest tak, że się nic nie opłaca w Polsce. A poza tym mówienie, że nie mamy kapitału, no to jest w ogóle nonsens. Mamy cały czas siedzieć na finansowaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i banków Rothschildów. No przecież mamy po to polski bank. Niech nam tutaj serwuje polski kredyt. I kredyt inwestycyjny i zacznie coś w Polsce robić, bo po prostu na takich marzeniach pod tytułem, że będziemy myśli jakieś sprzedawać, czy era właściwie tych wszystkich producentów paliw, energii i tak dalej, to się kończy? Nie kończy się. My jesteśmy wielkim krajem, możemy dla siebie pracować. My nie musimy myśleć, co my będziemy eksportować. Dlaczego nie możemy robić... Polacy nie mogą dla siebie pracować, tak jak to było przez wieki. I to jest właśnie wartość. I ziemia ma wartość, dobra mają wartość, ludzie mają wartość i to, co na tej ziemi mamy wybudowane jeszcze, co jest jeszcze nasze. I trzymać to przy sobie, a nie wiecznie tylko sprzedawać, no i po prostu bez końca nie wiadomo, gdzie te pieniądze z tej sprzedaży idą. A poza tym kredyt można wytworzyć własny i lamentować, że musimy brać od zachodnich bankierów i wiecznie tylko spłacać lichwę przez ileś tam pokoleń i właściwie zostaniemy wtedy jak Jan bez ziemi, bo procenty lecą. Żydów pełno w bibliotece, książka była. Naprawdę, dlaczego chrześcijaństwo potrzebuje Żydów? Musimy się trochę zacząć sami. Ja bym miała do pana pierwsze pytanie. Gdzie człowiek, który ma innowacyjny produkt na przykład, gdzie on może jakąkolwiek pomoc dostać? Gdzie jest takie miejsce w Polsce, gdzie jest taka komórka, jeżeli tyle mówimy o innowacji? Gdzie jest to miejsce, gdzie można jakąkolwiek pomoc, nawet finansową? Ja finansuję, ja osobiście musiałam finansować się poza granicą, bo w Polsce nie mogłam dostać kredytu. Bo takie są przepisy. To bez przesady. Oddajemy głos. Także prosiłabym zapytać, gdzie jest takie miejsce? Którzy odpowiedzą na to i inne pytania, jak również ustosunkują się do tych wypowiedzi. Proszę pani, właśnie o tym rozmawiamy i o to chodzi, żeby nie siedzieć w kieszeni Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Rothschildów i innych znanych z historii, także z teraźniejszości rodzin. Właśnie o to chodzi, żeby zbudować polski kapitał, a kapitału niestety nie buduje się z pożyczek, nie buduje się z długu, buduje się dzięki pracy, która nie może być nadmiernie obciążona podatkami, po to, żeby Polaków było stać na oszczędzanie i po to, żebyśmy z własnych pieniędzy mogli finansować swój rozwój, a nie tylko z pieniędzy pożyczonych z zagranicy, bo to prowadzi w prostej linii do drenażu finansowego państwa i ten drenaż niestety cały czas trwa, nie da się go zatrzymać, rzecz jasna, zmiana dzień, niemniej trend odwrócić można i potrzeba. Właśnie o to też chodzi, by
nie wspierać innowacyjności niemieckiej i nie opierać innowacyjności naszej wyłącznie na środkach europejskich, bo to jest bez sensu, bo system funduszy europejskich nie jest skonstruowany w taki sposób, by wspierać polską gospodarkę, tylko by wspierać gospodarki krajów unijnych, ale od nas bogatszych, bo nie jest żadną innowacją, jeśli w ramach zakończonego już programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polskie firmy wymieniały stare niemieckie maszyny na nowe niemieckie maszyny. Właśnie o tym tu rozmawiamy, żeby Polacy produkowali, o co pani też słusznie apeluje, a nie tylko kupowali od Niemców. I do tego polska innowacyjność i jej komercjalizowanie następnie, czyli wprowadzanie na etap biznesu, sprzedaży tego, jest potrzebne, ale sprzedaż musimy prowadzić także za granicą, dlatego potrzebne nam są innowacje mądre i takie, które po prostu znajdą nabywców. To nie jest sfera wirtualna, a my nie funkcjonujemy w żadnej zamkniętej, szklanej kuli czy bańce, żebyśmy mogli tworzyć innowacje wyłącznie na własny użytek. Polska gospodarka jest i słusznie gospodarką otwartą, taką powinna pozostać, konkurować musimy na rynkach międzynarodowych. To nie jest proste, ale innej drogi po prostu nie ma i nie będzie. Doktor Marian Szołucha, prosił pan prezes Piotr Balutkiewicz. Tak, oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jeśli wytwarza nasza gospodarka innowacje, nie znaczy to, że od razu zostanie zamknięte rolnictwo bądź tradycyjne sklepy spożywcze. Nie wyklucza się jedno z drugim. Natomiast jeśli mamy być, co jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy, w tej światowej ekstraklasie, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, musimy trochę przeprofilować naszą produkcję właśnie w kierunku dóbr wysoko rozwiniętych. Podam przykład Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej czy Niemiec. Gospodarki te są wysoko rozwinięte pod tym względem, że wytwarzają produkty o wysokiej wartości dodanej. Przytoczę jeszcze raz ten przykład samochodu, do którego również pani nawiązała, produkowanego przez Niemcy. Taki samochód, można zlecić oczywiście jego produkcję w Polsce, można zlecić jego produkcję w Rosji, natomiast marże wynikającą ze złożenia tego produktu i tak ta marża ze złożenia tego produktu zostanie i tak wypłacona w kraju, z którego pochodzi kapitał, czyli z Niemiec. Uproszczając, jeśli ja jestem właścicielem marki, zlecam wyprodukowanie mojego samochodu w kraju o tańszych środkach produkcji, spod części według technologii, którą ja opracowałem i przesłałem do tego kraju, to zapłacę im za ten produkt, który im zleciłem. Natomiast tą wysoką marżę wypłacę ja, pozyskam ja za to, że wynalazłem, że podjąłem pewne działania, pewne inwestycje na rozwój, na opracowanie tego produktu. Dlatego jeśli sumowalibyśmy koszt wszystkich części, które montujemy na przykład w Polsce albo w Rosji na ten samochód, okazuje się, że nie wynoszą one tej samej sumy gotowego samochodu. Czyli ta marża, ta różnica pomiędzy zmontowanymi wszystkimi produktami a ceną końcową samochodu idzie właśnie do tego, kto te innowacje wdrożył, czyli właśnie opracował ten innowacyjny samochód, który może być innowacyjny poprzez kształt karoserii nawet, poprzez bardziej wydajne silniki, które mniej spalają, poprzez na przykład silniki elektryczne, które teraz pukają jakby do drzwi motoryzacji. Jeśli nie zrobimy tego, będziemy cały czas montownią dla gospodarek wysoko rozwiniętych. Będziemy gospodarką, która przy niskich kosztach produkcji, przy niskich kosztach pracy montuje według schematów, według pomysłów, które przesłali nam Niemcy, przesłali nam właściciele innych marek. Jeśli to my nie będziemy my zlecać, no to będziemy w średniej lidze gospodarek światowych i na pewno nie przyniesie nas to do takiego poziomu rozwoju, na jakim znajdują się wspomniane Stany Zjednoczone, rosnąca Korea Południowa czy Niemcy. Jeżeli jesteśmy tak na moment przy samochodach, to nie tak dawno został zaprezentowany polski samochód elektryczny, który no, nie da się ukryć, jest samochodem na bazie Fiata, czyli wymagał nade wszystko licencji. Czy polski samochód elektryczny, to znaczy ten, który będzie sprzedawany w Polsce, czy to ten, na którym Polacy dostaną, może podobnie jak Francuzi, jakieś dofinansowanie, czy taką dopłatę? No, Francuzi otrzymują
dopłatę w wysokości 10 tysięcy euro, jeżeli zezłomują stary samochód. Czy tutaj takich rozwiązań możemy się spodziewać? Jak panowie myślą? Ten przykład polskiego elektrycznego samochodu, który pan przedstawił, jest, że tak powiem, pewnym połączeniem dwóch koncepcji, czyli właśnie po pierwsze dochodzi tutaj do absorpcji zewnętrznej innowacji, więc ciężko tutaj mówić, że to jest samochód, który został opracowany przez nas od początku do końca. No, to jest samochód na karoserii włoskiej, który i tak kupiliśmy. Jedyny wkład dodany, który tutaj wytworzyli Polacy, to jest po prostu przemontowanie tego samochodu na silnik elektryczny, więc w takim rozumieniu nie widziałbym, że to jest nasz polski samochód elektryczny, pomimo, że tak jest reklamowany. Choć z drugiej strony, teraz tak bardziej publicystycznie muszę powiedzieć, że no, trochę mnie to pociesza, że jednak no, próbujemy przekroczyć te granice. Jest to pierwszy samochód, ale wiadomo, że pierwszy model, jaki opracujemy, no nie będzie od razu samego szczytu technologicznego. Ważne, że eksperymentujemy, że polskie firmy ryzykują w tym zakresie. Inni producenci też już zapowiadają Polsce, nie wiem, czy mogę wymienić nazwę, Ursus, który także podejmuje te działania i te ryzyko i planuje uruchomić swój własny samochód. No i pozostaje mieć nadzieję, że te pierwsze eksperymenty zakończą się sukcesem. Jeszcze przytoczę jedną anegdotę. W Korei Południowej firma Samsung, jest to obecnie globalna firma produkująca telefony komórkowe. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 50. oni zaczynali od produkcji cukru. To była firma, która zajmowała się produkcją i eksportem cukru. W późniejszych czasach oni swoją produkcję przekierowali najpierw na maszyny, później właśnie na telefony komórkowe i dopiero to okazało się sukcesem. Tak więc no, schodząc teraz właśnie na taki poziom mikro, na poziom przedsiębiorcy ze skali makroekonomicznej, czyli całych gospodarek, pokazuje to właśnie, że przejście od prostego produktu, czyli eksportu produkcji cukru, aż do produkcji zaawansowanych telefonów komórkowych, dopiero na tej ostatniej fazie to przedsiębiorstwo stało się globalnym, liczącym graczem, który zmienia tak naprawdę obecnie świat, w którym działamy. To jest firma, która wprowadziła właśnie innowacje w postaci telefonów. Znaczy oni nie byli oczywiście pionierem, ale mocno posunęli ten rynek w zakresie telefonów komórkowych. Wykreowane telefony komórkowe z dotykowym wyświetlaczem przyczyniły się do rozwoju setek, jak nie tysięcy aplikacji, specjalnych programów na te komórki. Na podstawie tych programów powstały kolejne modele biznesowe, także, które obecnie opracowują młodzi polscy programiści i próbują ze swoimi aplikacjami pójść w świat. To pokazuje właśnie, jak ta jedna innowacja w postaci opracowania tego wysoko rozwiniętego telefonu komórkowego przyczynia się jakby w sposób kumulatywny do kolejnych innowacji na bazie tego produktu. Kolega odwołał się już kilkukrotnie do przykładu Korei Południowej i on jest rzeczywiście chyba najlepszy do zilustrowania tego, o czym mówimy. Kilkadziesiąt lat temu ten kraj był na podobnym poziomie rozwoju, co większość państw regionu Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej. Z tą różnicą, że w Korei Południowej, Korei, którą jeszcze po II wojnie światowej czekała wojna domowa z sąsiadami, pobratymcami zza dzisiaj szczelnie zamkniętej i pilnie strzyżonej granicy, i z tą różnicą, że w Korei Południowej nie ma zasobów surowców naturalnych, ten wątek już się kilka razy w pytaniach słuchaczy pojawił, więc do niego pozwolę sobie wrócić, a na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej, przynajmniej w kilku krajach, owszem, te zasoby były i są. Z tym, że Bliski Wschód i Ameryka Łacińska pieniądze zarobione na eksporcie głównie ropy naftowej po prostu zmarnotrawiły, rozdały też po części bezmyślnie, co tu dużo mówić, swoim obywatelom, a Korea Południowa poszła w kierunku branż zaawansowanych technologicznie, w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy, przeskoczyła pułapkę średniego dochodu, a Bliski Wschód i Ameryka Łacińska w tej pułapce utkwiły. Pułapka średniego dochodu to jest coś, o czym już kilkukrotnie wspomnieliśmy. To pułapka, w którą wpada się wtedy, gdy odtwarzanie rozwiązań wymyślonych i skomercjalizowanych już pierwotnie za granicą, gdy odtwarzanie tych rozwiązań nie wystarcza już do napędzania wzrostu gospodarczego. Co się wówczas dzieje?
Ano, koszty pracy zaczynają wtedy rosnąć, bo ludzie chcą zarabiać coraz więcej. Pracochłonna produkcja jednak spada. Następuje nasycenie inwestycjami kapitałowymi, dynamika PKB spowalnia. Pojawiają się w związku z tym trudności z utrzymaniem stabilności finansowej państwa. Importowanie innowacyjnych rozwiązań staje się coraz droższe i trudniejsze. W rezultacie gospodarka traci na konkurencyjności. I teraz my w podobnej sytuacji zaczynamy jako Polacy się znajdować. Pozostają nam w związku z tym dwie drogi. Krajów Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej, a więc droga światowego średniaka, albo idąc śladem Korei Południowej, zamiana modelu imitacyjnego na kreatywny i dołączenie do ekstraklasy. No, też Korea, która podbija rynki europejskie, też rynki światowe, nie tylko telefonami, ale samochodami również. Chociażby nawet. Kolejny telefon. Radio Maryja, prosimy. Szczęść Panie Boże. Pięknie, Andrzej z okolic Krynicy. Chciałbym zabrać krótki głos, jeżeli można. Prosimy, Panie Andrzeju. Tak już mogę? Tak. Szczęść Boże. Kłania się Andrzej z okolic Krynicy. Proszę Panów, serdecznie pozdrawiam studio osoby. Proszę Panów, wnikliwie wysłuchałem pierwszą część Waszego wystąpienia i teraz. No i muszę kilka uwag powiedzieć. Wybaczcie, jestem za tym, co robi nasza władza. Ale nie podoba mi się ani to rozumowania waszego, ani to, w jaki sposób to robicie. Panowie mówią na wysokim szczeblu abstrakcji wyimkową część teorii ekonomicznej. Wyimek to jest. Brakuje wam podstawowego elementu, do którego powinny te poglądy być odniesione. Mianowicie do gospodarki, do gałęzi gospodarki. Nic nowego, oryginalnego nie mówicie, jeżeli mówicie o innowacjach. One były zawsze od kowala, który kłopotkowy, po kogo byście nie chcieli, po chłopa, który poprawiał swoją gospodarkę i tak dalej. Ale problem jest czym innym. Te rozważania nijak się będą miały, jeśli nie będzie gałęzi przemysłu, na których to będzie doskonalone. Innowacje nie wprowadza się, nie wyczepuje z rękawa. Po prostu musi istnieć tradycja, wieloletnia tradycja produkcji i stopniowe unacześnianie danego produktu czy danej gałęzi. A jeżeli już się dalej nie da, lub trendy światowe, lub inne, krajowe, jak tam nie nazwał, to się zmienia profil produkcji. I na tym istota tego polega. Naprawdę parę aplikacji komputerowych, parę programów komputerowych, czy jakieś tam jeszcze inne usprawnienia bankowości dla 38-milionowego narodu znaczą tyle, co ukończenie tyle z przedmiotem. Szczęść Boże, dziękuję. Może się odniesiecie do tego, jeżeli poprosicie. Tak, troszeczkę kultury w naszej rozmowie i takiego wzajemnego poszanowania, Panie Andrzeju. Apeluję teraz co do meritum Pańskiej wypowiedzi, poproszę naszych gości. Znaczy, powiedział Pan, ciężko się nie zgodzić w pewnym sensie, co Pan powiedział. To znaczy, jeszcze raz, już nawiązałem do tego we wcześniejszej wypowiedzi. To znaczy, że oczywiście pojawienie się innowacji i wysoko zaawansowanych technologii, czy firm, które zajmować się będą tymi technologiami, bądź się już obecnie zajmują, nie oznacza wykluczenie innych przedsiębiorstw, które produkują produkty mniej innowacyjne. Nie są to jakby produkty, które się jeden wyklucza drugiego. Jeśli oczywiście będziemy produkować innowacje, nie znaczy, że nie będziemy potrzebować produkcji, powiem w najprostszy sposób, chleba, czy dżemów, czy krzeseł zwykłych. Choć oczywiście innowacje, podam teraz jako ciekawostkę, także pojawiają się, jeśli chodzi o krzesła, o design, o to, jak te krzesła wyglądają, to jest również ogromna wartość dodana w produkcji, czyli jeśli to jest wysoko estetyczny produkt, w meble, które są, które podobają się na rynkach światowych, to właśnie wysokie marże i można te produkty sprzedawać drożej niż zwykłą, prostą szafę. Natomiast to, co próbujemy powiedzieć, to to, że w chwili obecnej
w ostatnich latach i obecnie jesteśmy świadkami pewnej rewolucji przemysłowej w zakresie nowoczesnych technologii, czyli technologii informatycznych. I tutaj, tutaj jest cały szkopuł tkwi w tym, że nie musimy posiadać długiej... Tam taki przykład, ja będąc przedsiębiorcą, czy nie prowadząc wcześniej żadnej działalności, nie mając doświadczenia w zakresie produkcji, nie zarządzając wcześniej żadną